Napływające na rynki finansowe informacje doprowadziły do wzrostu zainteresowania spółkami ukraińskimi, wśród nich spółką Astarta. Patrząc na wykres, można doszukać się kilku ciekawych sygnałów. Cofając się do ostatniego opracowania z analizy technicznej, kiedy pojawiło się w kwietniu, wówczas sygnały płynące z wykresu były negatywne. Na chwilę obecną ceny zbliżyły się do poziomu sprzed kilku miesięcy i tutaj należałoby wyróżnić formację trójkąta. I właśnie ta struktura generuje zakres wahań w ostatnich miesiącach. Obecnie, dzisiaj ceny są w bardzo ważnym miejscu, mianowicie okolicy 27-28 zł to nic innego jak strefa oporu o znaczeniu średnio czy nawet długoterminowym. Tutaj jest średnia 200 sesyjna, także tam przebiega średnia 200 tygodniowa. Można zwrócić uwagę właśnie na fakt, że strefa 27-28 zł pełni bardzo ważną strefę defensywną i jej pokonanie otworzyłoby drogę na północ. Bez wybicia tej strefy byki jak na razie mogą mieć problem z kontynuacją wzrostów, ale jest coś, co tutaj napawa optymizmem, mianowicie układ wolumenów, obroty, które towarzyszą w ostatnich miesiącach, obroty, które towarzyszą wzrostowym tygodniom, no, wskazują na korzyść byków. Tym razem także jest to pozytywny odczyt. Wzrostowe wolumeny zachęcają do kontynuacji wzrostów. Najbliższe poziomy oporu powyżej 27-28 zł są ulokowane w okolicy 30 zł. Tam jest zniesienie Fibonacciego. Kolejne to 40 zł. Czyli tam mogłyby podążać ceny po tym, jak doszłoby ewentualnie do wybicia tego trójkąta. Bo kiedyś dojdzie do wybicia tego trójkąta. Pytanie, czy to będzie wyłamanie wiarygodne, czy też nie. Jak na razie kluczowe są poziomy obrony. Należy zwrócić uwagę na takie wartości jak 28,10 zł, czyli opór, i 19,62 zł. Niestety tak nisko ułożony poziom obrony, tak niskie wsparcie generuje ryzyko poniesienia bardzo dużych strat w przypadku niewłaściwego zachowania się kursu w przyszłości. Jednakże z punktu widzenia analizy technicznej nie ma tutaj bardziej klarownego, istotnego poziomu, do wysokości którego byki mogłyby się czuć bezpieczne. Jednakże na chwilę obecną, biorąc pod uwagę dotychczasowe odczyty, do wysokości, dopóki dzienna cena tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej niż 19,62 zł, dopóty sytuacja techniczna zachęca do kontynuacji wzrostów.